Zdobyto i obsadzono kilka punktów oporu nieprzyjaciela przy ulicy Matejki i Nowym Świecie. Zaatakowaliśmy także pozycje niemieckie na uniwersytecie. Wywiązała się walka, w której nieprzyjaciel poniósł duże straty. W zażartej walce o każdą ulicę, o każdy dom, oddziały trwają na placówkach Starego Miasta. Nasze stanowiska uniemożliwiają Niemcom swobodne poruszanie się po moście Kierwedzia i tzw. Wisłostradzie. Ataki niemieckie są jednak coraz bardziej zaciekłe i dzięki olbrzymiej przewadze nieprzyjaciela pierścień wokół naszych stanowisk zaciska się. Jest 1 września 1944, 32 dzień powstania. Jest dziś u nas słoneczny rano. Nikt się nie obudził na alarm. Alarmów się nie ogłasza. Kto miał spać, spał. Choć o kilkadziesiąt metrów zaciekle walczono. Mieliśmy swoje Westerplatte, Modlin, Kutno. Teraz mamy Stare Miasto. Ta wojna jednak ma swój sens. Mamy prawo przypuszczać, że obie płonące Warszawy z września 1939 roku i z dni dzisiejszych są punktami zwrotnymi w tej wojnie. Tak jak wtedy, czekamy i wierzymy. Ci, którzy umierają, też wierzą w sens swej śmierci. I dlatego ducha walczącej Warszawy odda najlepiej kilka ostatnich słów chłopca na Starym Mieście z kompanii harcerskiej. Powiedzcie mamie, że biłem się i umieram za wielką Polskę.